Stajemy z naszym kolejnym tematem, czyli trzeci, czwarty klucz, wyrzeczenie się zła i stanięcie w autorytecie Chrystusa, czyli złamanie Jego mocy, złamanie mocy zła. Przypomnę jeszcze po kolei, żebyśmy te klucze widzieli. Czy są tutaj, tak? To żal za grzech i wyznanie wiary. To jest pierwszy klucz, z którym robimy przestrzeń w naszym sercu, aby Bóg mógł działać. Chodzi o osobiste wyznanie wiary, kim dla mnie jest Pan Jezus, o osobiste doświadczenie skruchy, czyli zobaczenie siebie jako słabego. Następnie drugi klucz to jest przebaczenie. W imię Jezusa Chrystusa przebaczam, przebaczenie, które jest zawsze możliwe. Następnie trzeci klucz, o którym dzisiaj powiemy, wyrzeczenie się dzieł szatana. Czwarty klucz, stanięcie w autorytecie, czyli złamanie tej mocy złego ducha. I piąty, o którym powiemy na zakończenie za tydzień, najtrudniejszy, a jednocześnie wszystkie po kolei zmierzają do Niego, czyli żeby przyjąć błogosławieństwo Ojca, żeby żyć błogosławieństwem, przyjąć błogosławieństwo Ojca, czyli błogosławieństwo nad swoją tożsamością. To jest błogosławieństwo Ojca. Gdy Ojciec błogosławi, daje nam nową tożsamość. I teraz przejdę do trzeciego i do czwartego klucza. One są ze sobą powiązane z tego powodu, że tak jak przy przebaczeniu, mówię w imię Jezusa Chrystusa, przebaczam. I mówię komu i co. Tak w trzecim kluczu mówię w imię Jezusa Chrystusa, wyrzekam się i mówię czego. Jakiego ducha się wyrzekam, jakich kłamstw się wyrzekam. I czego się wyrzekam, co nade mną ma moc i co nie jest Chrystusem. I połączone jest to z czwartym kluczem, dlatego że ten czwarty jest bardzo krótki, a polega na tym, że osoba, która się łączy ze mną w wierze, która mnie przez tę modlitwę przeprowadza, mówi w imię Jezusa Chrystusa łamie moc tych wszystkich duchów, których się wyrzekłeś. To jest, o tym będę mówił trochę więcej, tak w skrócie teraz powiedziałem. Natomiast temat złego ducha jest dzisiaj niezdrowo, nie tylko dzisiaj, ale już od jakiegoś czasu niezdrowo atrakcyjny w Kościele. Jak ktoś ma nam powiedzieć o złym duchu, to od razu nam się, jak mam powiedzieć o Jezusie, to już wiem, to już to znam, co tam będę. A jak ma powiedzieć o złym duchu, to od razu nam się oczy otwierają i co takiego nam powie? Co powie o tym złym duchu? Tak jakbyśmy czegoś nie wiedzieli. Tyle się już nas powiadaliśmy, że naprawdę my o tym złym duchu dużo wiemy. I naoglądaliśmy się, i nas powiadaliśmy się z tego wszystkiego. Także, a jednak jest to coś, co pociąga. Jak jakiś ksiądz chce, żeby jego materiał wideo był klikalny, to tam trzeba diabła w tytule dać. I jakoś wtedy ludzie wierzący będą klikali i będą to udostępniali. A jak ktoś chce, żeby to tak to było po prostu, no to napisze w tytule Jezus i miłość i to już tak nie będą ludzie tym zainteresowani. Przeszedłem już przez ten etap szukania popularności, żeby tytuły były diabelskie, ale gdzieś każdy musi w pewnym momencie przez to przejść, jakiś wybór podjąć. Niemniej to są klikalne rzeczy przez ludzi wierzących, bo dla osób, którym to wszystko jest obojętne, to i tak nie ma znaczenia. Ale ludzie wierzący, ludzie z grup charyzmatycznych też, jak coś słyszą o diable albo czytają o diabeł, może jakieś nowe pokusy albo coś, nie wiadomo co, to od razu jest chęć, żeby to kliknąć. Jak na przykład mamy modlitwę i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Oto
wiadomo, że tutaj chodzi o złego w tej modlitwie, tak? Że tutaj, żeby to słyszymy. Przecież nie chodzi o złego w modlitwie Ojcze Nasz, tylko chodzi o wybawienie. Wybaw nas, zbaw nas od tego. A my słyszymy to, co chcemy usłyszeć i to, co chcemy usłyszeć, to jest właśnie zły duch. Gdy dochodzimy do tego w taki już trochę chory sposób, ale niestety ta choroba jest często w Kościele, to mamy taką pobożność szukać i znajdować złego we wszystkim. To jest taka pobożność, odwrotność tego, co mówią święci. Święty Ignacy mówi, szukać i znajdować Boga we wszystkim. W szkole, którą założyłem w Łodzi, to jest motto szkoły. Szukać i znajdować Boga we wszystkim. Słowa świętego Ignacego. Ale często, jak słuchamy jakiegoś kazania albo czegoś, to odnosimy wrażenie, szukać i znajdować diabła we wszystkim. Szukać i znajdować zło we wszystkim. To nie jest droga, do której nas Bóg zaprasza. On nas zaprasza, żebyśmy Jego szukali i na Nim byli skoncentrowani. Także to jest taki kierunek, że w trzecim kluczu, chociaż mówimy, wyrzekam się w imię Jezusa Chrystusa, wyrzekam się, to cały czas mam cel, nowe oczy. Ja chcę na nowo widzieć Jezusa i tylko Jezusa. I wyrzekam się tego, co mi Jezusa zasłania, bo na tym polega niewola. Że nie widzę, a chcę go widzieć. No patrzysz na tego męża i chcesz widzieć anioła. A widzisz? Więc to, co ci zasłania, tego się trzeba wyrzec. Bo miłość widzi dobro. Jak patrzysz na żonę i to, co ci przeszkadza widzieć dobro, to tego się trzeba wyrzec. I to dotyczy wszystkich obszarów naszego życia. Dlatego nie możemy powiedzieć, że jesteśmy wolni, a powinniśmy być wolni. Ale bycie wolnym oznacza, że ja dostrzegam Jezusa. W drugim człowieku, w sytuacjach, są sytuacje bardzo trudne, żeby Jezusa zauważyć. Wtedy potrzebujemy tym bardziej modlić się o uwolnienie. O uwolnienie myślenia, oczu, abym dostrzegał Jezusa, żeby On był widoczny w moim życiu. Bo co chwilę przychodzą rzeczy, które mi Jezusa zasłaniają. Jeżeli dopóki zasłaniają, a ja jestem w stanie w ławce się przesunąć, no bo ktoś usiadł mi zasłania. Znacie to doświadczenie bardzo dobrze. Przyszliście na adorację, ktoś usiadł z przodu i zasłania Pana Jezusa. Dopóki jestem w stanie się przesunąć, żeby Go widzieć, to jestem wolny. Dopóki jestem w stanie się nie wkurzać, że tak usiadł, a nie mógł gdzie indziej, to jestem wolny. Ale jeżeli mam taką sytuację, że nie jestem w stanie się przesunąć, żeby widzieć Jezusa, albo się przesunę, a całą adorację myślę tylko o tym człowieku, który mi zasłonił Pana Jezusa, to jestem zniewolony. To nie jest do egzorcysty. To jest na modlitwę uwolnienia. To jest na przyjęcie na nowo łaski, żebym miał Jezusa przed oczami. Żebym mógł Go znowu widzieć. Ta niemoc, którą czasami w sobie zauważamy, wymaga takiej modlitwy. Czasami to się dzieje w konfesjonale, a czasami się w konfesjonale nie dzieje. Bo idziemy do konfesjonału, mówimy o tym, i wychodzimy dalej z tą niemocą. Czyli sakrament odpuścił mi grzechy, a niemoc we mnie pozostała. A czasami jest tak, że ta niemoc po spowiedzi straciła moc nade mną. Także już jestem w stanie normalnie funkcjonować i widzieć Jezusa. To my to rozróżniamy, nie zawsze to nazywamy w sobie,
ale jesteśmy w stanie to rozróżnić. I człowiek, który jest Jezusowy, jest człowiekiem wolnym. Czyli nie sprawisz, żeby ci ktoś Jezusa nie zasłonił. Ale to nie jest problem. Tak jest życie. Tylko co dalej? Czy mam możliwość się poruszenia i nie myślenia źle o tym człowieku? Albo w ogóle o nim, żeby nie przeszkadzał w modlitwie. Taka ważna rzecz też odnośnie działania złego, że zły jest siłą pozorną. To trzeba sobie przypominać. Dlatego się go wyrzekamy. Nie dlatego, że jest siłą tak wielką, że potrzebujemy się wyrzec, tylko jest siłą pozorną, a my nadaliśmy mu moc. Mocą jest Chrystus. I tylko On ma moc. Natomiast będąc przy Bogu, karmiąc się Jezusem, będąc obok, przy tym, który jest światłością świata i ma moc zbawić każdego z nas i zbawia każdego z nas, my się od tej mocy odsuwamy i wybieramy oczami naszymi, sercem, wybieramy inną moc i przez to nadajemy siłę złemu duchowi. Ale dopóki jesteśmy wpatrzeni w Jezusa, On nam nic nie może zrobić. Może tylko zachęcać, co się tak gapisz. Co się tak gapisz na Jezusa? Po co tyle? Tyle nie ma sensu. Niech każdy się patrzy na Jezusa tyle i tak, jak potrzebuje. Żeby On był jedynym Królem i Panem naszego życia. Jeden się potrzebuje, żeby w takim być, w takiej kondycji duchowej. Parę godzin dziennie, inny trochę mniej. Ale nasze całe życie ma być patrzeniem na Jezusa. W momencie, kiedy się odwracamy od Niego, nadamy moc złemu duchowi. Ale On jest, zły duch jest siłą pozorną. To jest pierwszy tydzień reguł świętego Ignacego, który o tym mówi, reguł duchowych. Zły jest siłą pozorną. Ma tylko taką moc, jaką ja mu nadam. Jaką, na ile ja mu pozwolę. Ale w momencie, kiedy mu pozwolę, pozwolę mu działać, to to już nie jest takie proste, że a to już ci nie pozwalam, skończyliśmy się bawić. Tak to nie działa. W naszym sercu wygląda to w ten sposób, że jeżeli wnętrze mojego serca, mój dom, moje serce, świątynią Boga jestem, należy do Chrystusa, to przez drzwi, które są nieszczelne, czyli mam drzwi, w środku mam, Bóg mieszka w środku. Jak te drzwi do mojego domu, w którym mieszka Bóg, rozszczelnię, to to jest miejsce dla wchodzenia złego ducha. Trochę i nasmrodzi. Trochę i ta ciemność, czy jego tam ogon wężowy wejdzie. Ale jak jest odwrotnie, jak ktoś ma serce swoje zamieszkałe przez złego ducha, jeżeli ktoś ma taką sytuację, nie przypuszczam, żebyśmy tutaj taką mieli, ale jeżeli ktoś ma taką sytuację, że ma serce zamieszkałe przez złego ducha, to rozszczelnienie tego domu spowoduje, że łaska wchodzi. Dlatego mówimy czasami, otwórz się troszkę. Troszkę się otwórz, spróbuj. Może opowiedz Jezusowi, żeby zaproś Go. Nie modlisz się, ja wiem, ale spróbuj. I to jest odwrotne działanie, jak widzimy, które potrzebujemy dostrzegać. I czasami trzeba człowiekowi powiedzieć, zobacz, jesteś Jezusowy na 99%, a masz być na 100%. Potrzebujesz tego 1% czy 5%, które rozszczelniasz, wyrzec się tego. Bo przez to się gubisz w życiu co chwilę i tak samo cię dopada zły duch. Cały czas ten sam lufcik tylko otwierasz i on w ten sam sposób wchodzi i znowu uległeś pokusie.
na szczęście potrafisz się z niej podnieść. I wtedy mówimy, zamknij to. Potrzebujesz zamknąć to miejsce. Ale w innym przypadku jest odwrotnie. Mówimy, otwórz trochę. Czyli uwolnienie, ten trzeci klucz jest zatrzymaniem działania złego ducha. Mamy być uwolnieni od skutecznego wpływu złego ducha na nas. Skutecznego wpływu. Dlatego, że my czasem myślimy, że uwolnienie oznacza, że nie mam pokus. A tak nie jest. Im ktoś jest bliżej Jezusa, tym ma większe pokusy. Im ktoś jest bliżej Jezusa, tym ma większe pokusy. Takie, że nie chciałby o nich w ogóle mówić, bo druzgocą mnie dosłownie. Jako jak ja mogę mieć taką wyobraźnię i takie myśli, będąc księdzem. Jak możesz, będąc we wspólnocie, modląc się, podnosisz ręce, a potem masz takie pokusy. Jak masz obawy, że te pokusy to już chyba, nie wiem, to poczytaj, jakie pokusy miał ojciec Pio. Poczytaj. Takich większość z nas nie ma. O ile ktokolwiek. Tak dopada. Im bliżej jestem Jezusa, tym kuszenie jest większe. I kuszenie nie wymaga uwolnienia. Bo kuszenie będzie. Być wolnym to nie znaczy nie być kuszonym. Jezus był kuszony czy nie? To jest bardzo ważne o tym pamiętać. Jezus był kuszony. I święty Bóg na ziemi, który staje się dla nas człowiekiem, jest kuszony. Więc nie myśl, że będzie inaczej. I był kuszony po 40 dniach postu. W takim momencie, kiedy jest w szczególnej łasce, byśmy powiedzieli. I wtedy jest kuszony tym, czego najbardziej brakuje. A zatem być wolnym to nie jest nie być kuszonym, ale że pokusa nie ma nade mną mocy. Dręczy, wierci dziurę. A ja cały czas mogę się odwrócić. Mogę patrzeć na Jezusa w tych pokusach, w tym umęczeniu czasem nimi, ale one są, Bóg je dopuszcza, dając łaskę, patrzeć na Niego i zwyciężać. Jestem tym umęczony, zawstydza mnie to, krępuje, dziwi, męczy. Sobie czasami myślę, jak to dobrze, że mąż nie zna myśli. Albo żona, że nie zna moich myśli. Jak to dobrze. Czy ja mam mu mówić wszystko? No nie mów o tych głupotach. Tak, to jest... Chociaż mogą być takie chwile, że powiedzenie o pokusach, tylko to wymaga obopólnej bardzo dużej dojrzałości. Bo trzeba rozróżnić, że pokusa to nie jestem ja. Jak ktoś to rozumie, to takiej osobie możesz się podzielić, że mam takie myśli, ale one nie są mną. To nie są moje myśli, atakują mnie strasznie. I jak to wypowiemy osobie, która to rozumie, dlatego czasem można o tym powiedzieć w konfesjonale. O ile ktoś to też z drugiej strony zrozumie. Być wolnym nie znaczy nie być kuszonym, ale że pokusa nie ma nade mną mocy. To jest człowiek wolny. I dlatego potrzebujemy, więc tej modlitwy, to jest skuteczne uwolnienie spod wpływu złego. To jest być wolnym. Że on nie może skutecznie nic zrobić. Może szczekać dookoła, ale nic nie może zrobić. To wyrzeczenie się jest takim na nowo zapatrzeniem w Jezusa. To, że Jezus zwyciężył. On ma moc, On zwyciężył, dlatego to mówię. W imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się. Wyrzekam się tego, co do mnie wraca, co pojawia się jako
kłamstwo jako coś, co determinuje mnie. Zaczynam tym myśleć, o tym myśleć. Tam, gdzie mam takie doświadczenie, że ja jestem zatruty, to potrzebuję się tego wyrzec. Tam, gdzie doświadczam umęczenia, ale nie jestem zatruty, mam jasność. Jasność Boża ogarnia mnie w tym, ale męczy to, te pokusy. To nie jest bycie zatrutym. To znaczy, że ktoś mi tę truciznę tylko pokazuje, ale ja jej nie spróbowałem. Ale w momencie, kiedy jej spróbuję, czasem wystarczy troszkę, w zależności od trucizny. Są różne rodzaje. Czasami trzeba zrobić płukanie żołądka od razu, albo w jakiś inny sposób, w zależności, gdzie ukąsi. A zatem też przy modlitwie uwolnienia, przy tym trzecim kluczu, nie chodzi o to, żeby teraz mówić aptekarsko o wszystkich tych momentach, kiedy zły mnie dopadł. Tylko chodzi o zobaczenie korzenia grzechu. O dotknięcie tego, co jest istotą tych drzwi uchylonych. Bardzo często to jest w nieprzebaczeniu sobie czegoś, w nieprzebaczeniu i w konsekwencji to, czego nie mogłem sobie wybaczyć, powiązane z jakimś grzechem. Albo sobie, albo rodzicom, rodzeństwu. Są często jako korzeń grzechu rzeczy, które były odległe. I one mi wiercą dziurę w brzuchu, często skutecznie, a często mi mówią, zobacz, przez całe życie taki jesteś. Tyle się modlisz i tak wracasz do tego samego. Co wtedy było z Jurkiem, wtedy, jak miałeś 18 lat, albo do tego, co tam było. I cały czas mi tym gdzieś wierci zły i widzę, że kiedykolwiek upadnę, to on się do tego odwołuje. I to jest do wyrzeczenia. To jest to, ta treść jest związana, że ona mi odbiera oczy na Jezusa i ona się staje. Ja jej nadałem gdzieś moc w życiu, że to ma moc, a nie Jezus. I to są rzeczy, które chcemy dotknąć w takiej modlitwie. Więc nie chodzi o to teraz, że ja przeszukam całe swoje życie aptekarsko, nie wiadomo ile tego musi być, tylko żeby dostrzec miejsce trucizny i na to konkretnie działać. Jeżeli takie rzeczy widzimy, bo może będą osoby, które powiedzą, że ja mam te rzeczy już poukładane. Bardzo dobrze. To nie jest tak, że my wszyscy zawsze potrzebujemy modlitwy uwolnienia, ale są momenty, kiedy jej potrzebujemy. I co więcej, ja mówię cały czas też w taki sposób, że być może masz kogoś koło siebie, komu możesz pomóc. Bo ktoś, z kimś rozmawiasz i możesz powiedzieć, wiesz co, chcesz przebaczyć temu sąsiadowi? Bo możesz rozmawiać z koleżanką, ona do czegoś nawiązuje, do szefa w pracy i poklepać po ramieniu i zostajemy na poziomie z Ewangelii dzisiejszej Marty. Tylko cieleśnie. A możemy to skończyć, taką rozmowę, jeżeli jest na to przestrzeń. Chciałabyś mu przebaczyć? Powiedzcie, mogę teraz tak krótko poprowadzić w tej modlitwie. I takiej osobie mówię, to powtórz za mną. To w imię Jezusa przebaczam sąsiadowi, że mnie okradł. Albo, że odmówił. Albo coś odebrał. Czy chcesz się wyrzec tego, co on zrobił na tobie? Jak, co się teraz w tobie dzieje? Agresji, złości? Nienawiści do niego i całej jego rodziny? Chcesz się wyrzec? No chcę, nie chcę tego nosić. To powiedz za mną. W imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się agresji. W imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się ducha nienawiści. I konkretnie do tego sąsiada, bo to mam w tym momencie. Wiadomo, że duch działa po wszystkim, ale to jest ten konkret. I po takim krótkim dotknięciu tego kończysz taką modlitwę. W imię Jezusa Chrystusa łamie moc tego wszystkiego, czego
koleżanka się wyrzekła. Dołączam do jej wiary, że ona chce z tym skończyć moją wiarę. Razem stajemy przed Panem Bogiem, gdzie dwaj albo trzej modlimy się w imię Boże, tam Bóg jest pośród nas. I my bardzo często nie mamy i wrażliwości, i narzędzi, żeby przejść od czegoś, co jest dookoła nas, na rzeczywistość duchową. Tylko kwitujemy, to pomodlę się za Ciebie, żeby Ci było lżej. A mamy narzędzia, którymi możemy zadziałać, i po to też są te rekolekcje, żeby drugiemu człowiekowi konkretnie pomagać. I to może być obcy, a to może być Twoje dziecko. Tylko potrzebny jest moment. I takie momenty nam się zdarzają. Albo, że ktoś przychodzi umówiony na modlitwę. Ale w różnych sytuacjach, jak rozmawiamy, nieraz możemy te klucze w całości albo częściowo brać, korzystać z nich, żeby komuś pomóc wrócić do Jezusa. Takiej książce jednej Patty Mansfield, jest taka jedna kobieta w Stanach Zjednoczonych, która uczestniczyła w pierwszym wylaniu darów Ducha Świętego po Soborze Watykańskim II w Kościele Katolickim. Od tego się tam zaczęło, w Dickens. I jak to się wydarzyło, to myśleli, że przejdą do protestantów, oni zostali w kościele. I ona dużo, dużo później, już jako kobieta dojrzała, jej córka miała wypadek. I to był bardzo poważny wypadek. Ktoś ją potrącił na pasach. Jak poszła do szpitala, i to był ten moment, kiedy jeszcze córka była przed badaniem z unieruchomionym kręgosłupem, nie wiadomo w ogóle było, czy będzie chodzić, co się w ogóle wydarzy, to ta matka, widząc to wszystko, pierwsze co zrobiła do córki: możesz wybaczyć teraz temu, kto cię potrącił. To było, bo nie wiedziała, czy córka będzie żyła. Nie wiedziała, czym się skończy i jaki jest jej stan. I pierwsze co zrobiła z córką, żeby doprowadzić do wybaczenia. My nie mamy takiej wrażliwości ogólnie, tak? Jakby brakuje nam dzisiaj, albo jesteśmy na poziomie cielesnym, albo duchowo to tak, to później czy coś, a to jest droga każdego z nas, gdzie potrzebujemy czegoś takiego i co więcej, to nie jest odtrącane przez ludzi. To nie jest tak, że ktoś może powiedzieć: nie wybaczę. Ale on to nazwał i wie, co się dzieje. Ale możemy w tym pomóc. Ale jeszcze jest Jezus, który ci pomoże. Czy Jego siłą jesteś w stanie? Bo ty mówisz, że nie, ale w imię Jezusa. To może tak spróbujemy. Ktoś powie, że nie, a ktoś inny powie: no dobra, to ja spróbuję w imię Jezusa to wypowiedzieć. I się łamie. A wiemy, że przebaczenie jest drogą. Raz wypowiem, a potem się to dalej wałkuje. I wracam i na nowo idę z tym na krzyż. I na nowo. Dobrze, ale wracam ciągle też do innych przestrzeni tych kluczy, bo to się wszystko łączy. To jest tak, że jak ktoś zrozumie tę modlitwę, te pięć po kolei kluczy, to zobaczy, że to jest całość. To jest jedno po drugim wynika, zamykamy. Cztery klucze robimy przestrzeń, żeby przyjąć błogosławieństwo nad moją tożsamością. Błogosławieństwo Ojca. Usłyszeć je, że Bóg się o mnie troszczy. Miłosierny Bóg, który czeka na mnie. Jeszcze inaczej to przedstawiając, to jak mamy gdzieś psa, niektórzy z Was mają złego psa i jest napisane na furtce: uwaga, zły pies. Mamy świadomość, że tam jest ta przestrzeń, że on tam jest. Tak, że tam jest jego przestrzeń, a tutaj, gdzie jestem, go nie ma. Albo jak jest pies na łańcuchu i też tak jest agresywny, jest jakaś przestrzeń, gdzie on jest. I wejście na jego terytorium to jest ten moment, kiedy jakbyśmy tego złego psa porównali z działaniem złego ducha,
to jest to miejsce, gdzie jestem już zagrożony, że wszedłem na jego terytorium. I to terytorium to jest płaszczyzna agresji, kłótni, nienawiści, tej śmierci, myśli przeciwko życiu, różnych uzależnień i tak dalej. Wchodzę na teren złego ducha, na teren tego psa. I w momencie, kiedy wszedłem i jestem w stanie wyjść, to nie jest zniewolenie. To jak mnie pogryz, albo tylko wszedłem, zobaczyłem, o, to nie to miejsce i wychodzę. Albo wszedłem, ugryzł, idę do spowiedzi, zamykam i wyszedłem i koniec. Ale są sytuacje, że tam jestem i nie wiem, jak wyjść, nawet jak mnie nie gryzie. Unikam, jestem gdzieś tam schowany, za drzewem, na drzewie, ale nie mogę wyjść. I temu, do tego jest potrzebna modlitwa uwolnienia. Do takich przestrzeni. Żebyśmy to rozróżniali, to cały czas kuszenie od tego, że albo że jestem w środku tak, że osaczony i nie ma tutaj Pana Jezusa, żebym go widział. Straciłem go, nie mogę się w ławce przesunąć. Te różne obrazy, bo każdy może swój wziąć dla siebie, który bardziej pasuje. Bóg jest tym, który nas z tego miejsca chce wyprowadzić. Abyśmy byli na zielonym pastwisku. Tak, to jest znowu obrazami biblijnymi. Tam, gdzie On nas karmi, tam, gdzie jesteśmy w Jego ręku. Z wyrzeczeniem się jest jeszcze jedna kwestia, jeden problem. A mianowicie mało kto z nas, takich osób kościelnych, a takimi jesteśmy, mało kto by powiedział, że ja się czegoś nie będę wyrzekł, że się tego nie wyrzeknę. To raczej nawet niemożliwe, no, żeby tak ktoś z nas zareagował. Nawet takie rzeczy, które nie dotyczą bezpośrednio mnie, bo czasami możemy się wyrzekać rzeczy, które nie są moje. Czyli to nie dotyka mnie, ale jesteśmy we wspólnocie, jest wyrzeczenie się i chociaż nie czuję tego jako mojego problemu, to jest to problem nasz. Wspólnoty, społeczne i dlatego się mogę tego wyrzec. Czegoś konkretnego. Natomiast przy wyrzekaniu się my, wierzący, zaangażowani, mamy problem, że wyrzekamy się, czy wyrzucamy złego ducha z siebie przez drzwi obrotowe. Przez drzwi obrotowe. Zamiast wyrzekam się i zamykam drzwi, to jak przez drzwi obrotowe wyrzekam się, nawet z kościoła nie wyjdę, a już agresja do niego w samochodzie. Jakby nie wiem skąd się wzięła, nie? Tylko już jest. A przecież wyrzekaliśmy się, cała wspólnota było w imię Jezusa Chrystusa. Łamie moc tej agresji. Drzwi obrotowe to są moje pragnienia. To jest moje serce, które jest wciąż na to otwarte. Ponieważ wyrzeczenie się ma być zamknięciem drzwi, zamknięciem serca na to, czego nie chcę. Że się zgadzam na to zamknięcie. A drzwi obrotowe to jest, że ja mówię, że się wyrzekam, ale ja tego pragnę. To pragnienie jest takie wypełniające, że ja w tym widzę zwycięstwo, szansę, nadzieję, światło, drogę, że w tym, że tak zareaguję, to ja widzę spełnienie. I to są te drzwi obrotowe. Powiem, co trzeba i Panie Jezu, wszystko, zawsze. A jednocześnie serce, które tęskni. I jeżeli wobec pokusy pojawia się tęsknota, widzę w niej spełnienie, że to jest moja droga. Nie cały czas, nie, ale tak troszkę czasem, no przecież.
I przecież nie można non-stop, nie, Panem Bogiem. I to jest takie, to taki święty jesteś. No i to tak, no właśnie ja chcę być święty. Cieszę się, że dostrzegasz. I to jakby, to wymaga innego patrzenia. Dlatego te drzwi obrotowe są bardzo niebezpieczne, bo mamy poczucie, że coś robimy i to Bożego, ale jest to nieskuteczne. A nie jest nieskuteczne nie dlatego, że coś że robimy źle, że podejmujemy wysiłek wyrzeczenia się, tylko jest nieskuteczne przez moje serce. A ponieważ widzę, że u mnie jest nieskuteczne, to innemu też nie pomogę w ten sposób. I to jest ta trudność, z którą się wielokrotnie zmagamy. No i to trzeba zauważać. Tak? Chodzi o jasne określenie się co do moich marzeń, pragnień, spełnień, nadziei, co jest moją drogą i siłą i jak chcę, żeby to było. Jeszcze króciutko chciałbym tylko jeszcze rozgraniczyć, bo jak mamy wyrzeczenie się czy łamanie mocy zła, to czasami myślimy, że to są rzeczy do egzorcysty. Czasami tak sobie myślimy. Do egzorcysty są opętania. Do egzorcysty. I wiadomo, że są takie sytuacje, bardzo rzadko, ale są. I no jak widzimy opętanie, czyli że zły duch przejmuje nad człowiekiem, nad jego ciałem też, chociaż to jeszcze nie świadczy o opętaniu, ale jak już nad ciałem przejmuje kontrolę, to trzeba odesłać do egzorcysty. I owszem. Natomiast to jest tak, że każdy ksiądz i każdy świecki ma pewien wachlarz narzędzi, którymi się posługuje. Ksiądz ma stółę, ma konfesjonał, więc się tym posługuje. Więc jak ktoś przychodzi do księdza, to za chwilę zaproponuje spowiedź. Jak przyjdzie do ciebie, to nie zaproponujesz spowiedzi, no bo nie masz tego narzędzia. Ale jak przyjdzie do grupy kogoś z grupy odnowy, to za chwilę zaproponuje, to może modlitwa wstawiennicza. A jak przyjdzie do grupy, która się modli na różańcu, to chodź się pomodlimy dziesiątką różańca. A jak przyjdzie do grupy biblijnej, to chodź weźmiemy Pismo Święte. Każdy ma jakieś narzędzia. Podobnie też z księży. My się opiekujemy różnymi grupami, co się opiekują, no i poznajemy różne, mamy narzędzia działania. Egzorcysta też ma swoje narzędzie działania, ponieważ do niego przychodzą konkretne osoby. Więc on będzie podejmował egzorcyzm oficjalny, który mu daje Kościół, bo ma na to zgodę. I to jest modlitwa, która wielokrotnie może być nieadekwatna do sytuacji. Dlatego też coraz częściej odsyłają egzorcyści do wspólnot, to wy się tym zajmijcie, a nawet nie wysłuchują tych osób, tylko od razu odsyłają, ewentualnie dopiero później, bo ktoś się zgłasza do egzorcysty. Żeby wam to zostało gdzieś w głowie, tak mamy różnych lekarzy, to mamy różnych specjalizacji i możemy iść z moim problemem do nieadekwatnego lekarza. Tak? No, złamałeś sobie nogę, ale pójdziesz do ginekologa. To na czym cię posadzi? Na tym, co ma ze złamaną nogą. I jakich narzędzi użyje? No takich, jakie ma. Żeby tę nogę złamaną obwiązać, bo innych nie ma. Pójdziesz do ortopedy, to zrobi to inaczej. I to myślenie, które jest niestety bolączką przez modę na złego ducha, że się odsyła do egzorcysty ze wszystkim, a potem taka osoba mówi, ile ja już się tego nasłuchałem, że ojca, nawet egzorcysta mi nie pomógł. Jak jesteście, to myślę, że słyszeliście taki tekst. Nawet egzorcysta mi nie pomógł. No. Czasami powiem, no,
no to jak już egzorcysta nie pomógł, to ja już też nie pomogę, tak, żeby nie mieć problemu i sobie już odpuścić. Jak sobie gdzie indziej dalej szuka. To, bo są osoby, które nie pragną, tylko chcą, żeby się nimi zająć, ale to szukanie naprawdę trzeba odsyłać czasami kogoś, rzadko to się zdarza, ale trzeba odsyłać. Jest też dużo osób, które nie chcą uwolnienia u egzorcysty. Natomiast tutaj potrzebujemy mądrości. I to, co tu jest propozycją w pięciu kluczach, to jest narzędzie dla każdego. Każdy z nas może z tego korzystać. Jak mówiłem o pięciu kluczach konferencję do diecezji pelplińskiej. W 2012 roku miałem taką konferencję właśnie na ten temat do księży diecezji pelplińskiej. I tam wtedy był młodym, właśnie co wyświęconym biskupem pomocniczym nasz nowy biskup. I on tego słuchał, tej konferencji. I jak potem rozmawialiśmy na ten temat, no to mówię, że to jest świetne narzędzie dla ludzi dzisiaj. Żebyśmy tak jak możemy, wiadomo, że nie będziecie spowiadać, ale żebyśmy korzystali z tego tak jak możemy. A to jest coś, co jest potrzebne, żebyśmy nie mówili, dasz radę, będzie dobrze. A jesteś człowiekiem wierzącym, podprowadź człowieka do Jezusa. Sam się podprowadź do Jezusa. Nie zostawiaj ludzi bez Jezusa, że wysłuchałem i jest dobrze. Wysłuchałem, wygadał się. Okej, to jest Marta. A ma być wielokrotnie lepsza cząstka. Czyli wprowadzić w serce Boże.